Dzisiaj zajmiemy się kolejnym przypadkiem, w którym wykorzystamy stechiometrię reakcji chemicznej. Treść zadania, które mamy rozwiązać, brzmi: ile gram tlenu należy użyć, aby przeprowadzić reakcję spalania całkowitego 25 gram glukozy? Ile gram poszczególnych produktów powstanie? W trakcie spalania całkowitego glukoza związek organiczny o wzorze sumarycznym C6H12O6 należący do grupy cukrów prostych reaguje z tlenem. Tlen jest bezbarwnym, bezwonnym gazem podtrzymującym spalanie. Zapisujemy go w formie cząsteczkowej O2. W wyniku reakcji powstaje dwutlenek węgla, czyli tlenek węgla, gdzie wartościowość węgla wynosi 4. Systematycznie tlenek ten nazwalibyśmy tlenkiem węgla 4. Ustalmy sobie wzór sumaryczny tego związku. Mamy węgiel i mamy tlen. Węgiel, jak już powiedziałam, ma wartościowość 4, natomiast tlen ma wartościowość 2. Zapisując wartościowości na krzyż, otrzymujemy C2O4. 2 i 4 możemy ze sobą skrócić, dzieląc obie te liczby przez 2 i dostajemy wzór tlenku węgla 4, CO2. W wyniku reakcji powstaje dwutlenek węgla. Dodatkowo w wyniku spalania glukozy powstaje woda. Wypiszmy sobie teraz dane podane w zadaniu. Mieliśmy podaną masę glukozy, zatem zapisujemy sobie MC6H12O6 równa się 25 g. A także wynotujmy sobie, jakie mamy szukane. Szukamy masy tlenu, masy dwutlenku węgla i masy wody powstałej w wyniku reakcji. Wykonajmy pierwszy krok do rozwiązania zadania i uzgodnijmy współczynniki stechiometryczne w równaniu reakcji chemicznej. Tlen reaguje z glukozą w wyniku spalania całkowitego, powstaje dwutlenek węgla i woda. Po lewej stronie mamy 6 moli węgla, a po prawej mamy tylko 1 mol. Zatem przed cząsteczką tlenku węgla 4 postawmy sobie 6. Teraz przejdźmy do wodoru. Po stronie substratów mamy 12 wodorów, a po stronie produktów póki co tylko 2 wodory. Znajdują się one w cząsteczce wody. Zatem przed symbolem cząsteczki wody systematycznie powiedzielibyśmy tlenku wodoru. Stawiamy sobie 6 i teraz mamy 6 razy 2, czyli 12 wodorów po stronie produktów. Ostatnim elementem do uzgodnienia w tym równaniu reakcji chemicznej jest tlen. Po stronie produktów mamy 6 razy 2 mole tlenu w dwutlenku węgla i 6 moli tlenu w wodzie, co w sumie daje nam 18 moli tlenu po stronie produktów. Natomiast po stronie substratów mamy 6 moli tlenu w 1 molu glukozy i 2 mole tlenu w 1 molu cząsteczkowego tlenu, co w sumie daje nam 8 moli tlenu. Czyli po stronie substratów mamy za mało moli tlenu. Proponuję, aby tą różnicę wyrównać za pomocą zwiększenia ilości moli tlenu w tlenie cząsteczkowym. Gdybyśmy chcieli zmieniać ilość moli glukozy, wtedy na pewno trzeba by było zmieniać ilość moli produktów i podążając za tym sposobem, znaleźlibyśmy się w błędnym kole. Więc, aby mieć 18 moli tlenu po stronie substratów, pamiętając, że w cząsteczce glukozy mamy już 6 moli tlenu, musimy mieć jeszcze 12 moli tlenu. W jednym molu cząsteczki tlenu mamy 2 mole atomów tlenu. Musimy ten 1 mol pomnożyć razy 6. No nareszcie. Teraz tylko upewnijmy się, że wszystko się zgadza. Tu mamy 6 moli atomów węgla i tu mamy 6 moli atomów węgla. Tu mamy 12 moli atomów wodoru i tu mamy 12 moli atomów wodoru. Tu mamy w sumie 6 plus 12, 18 atomów tlenu i tu mamy 12 plus 6, 18 moli atomów tlenu. Nie zapominaj, że samo uzgodnienie reakcji nie jest kluczem do rozwiązania tego zadania. Z treści zadania wiemy, że do reakcji zużyto 25 g glukozy, a nie 1 mol glukozy. Czyli te współczynniki stechiometryczne mówią nam o stosunku reagentów względem siebie, a nie o rzeczywistej ilości zużytych reagentów. Stosunek reagentów wynosi 1 do 6 do 6 do 6.
Obliczmy, z iloma molami glukozy tak naprawdę mamy do czynienia w tym zadaniu. Najpierw oszacujmy masę molową glukozy. Masa ta jest sumą mas molowych wszystkich komponentów wchodzących w skład cząsteczki glukozy. Więc masa molowa glukozy wynosi 6 razy masa molowa węgla, dodać 12 razy masa molowa wodoru i dodać 6 razy masa molowa tlenu. Teraz sięgnijmy sobie po układ okresowy pierwiastków i odczytajmy, jakie są masy molowe poszczególnych komponentów. Masa molowa węgla wynosi około 12 g na mol. Masa molowa wodoru to 1 g na mol. Natomiast masa molowa tlenu wynosi 16 g na mol. Więc masa molowa glukozy równa jest 6 razy 12, dodać 12 razy 1, dodać 6 razy 16, co w sumie daje nam 180 g na mol. W treści zadania zostało podane, że do reakcji zużywamy 25 g glukozy. Dlatego, korzystając ze wzoru N, ilość moli równa się M, masa podana w zadaniu, przez M, duże M, masa molowa, możemy wyliczyć, ile moli glukozy znajduje się w 25 g glukozy. N równe jest 25 g dzielone przez 180 g na mol, co daje nam 14 setnych mola. W naszej reakcji zużywamy 14 setnych mola glukozy, więc potrzebujemy 6 razy tyle moli cząsteczek tlenu, czyli 0,84 mole tlenu. I w wyniku tej reakcji powstanie nam 0,84 mola cząsteczek dwutlenku węgla i tyle samo, czyli 0,84 mola cząsteczek wody. Wiemy już, ile moli substratów bierzemy do reakcji i ile moli produktów powstanie w wyniku zajścia reakcji. Teraz wystarczy zamienić te mole na gramy i zadanie będzie rozwiązane. Najpierw załatwmy sprawę tlenu. W jednym molu cząsteczek tlenu mamy 2 mole atomów tlenu. Przypomnę, że określenie 1 mol cząsteczek tlenu kryje w sobie 602 razy 10 do 23 cząsteczek tlenu. Skoro 1 mol atomów tlenu ma masę 16 g, to 1 mol cząsteczek tlenu ma masę 2 razy większą, czyli masa 1 mola cząsteczek tlenu wynosi 32 g. Do zajścia reakcji potrzebujemy mieć 0,84 mola tlenu. Skoro 1 mol cząsteczek tlenu ma masę 32 g, to 0,84 mola cząsteczek tlenu będzie miało jakąś masę x. X równe jest 32 g razy 0,84 mol dzielone przez 1 mol, co daje nam 26,88 g tlenu. Teraz przejdźmy do produktów. Wiemy, że powstało nam 84 setne mola tlenku węgla 4. Musimy, podobnie jak w poprzednim przypadku, obliczyć sobie masę molową. Masa molowa tlenku węgla to suma mas molowych 2 moli tlenu i 1 mola węgla. Czyli masa molowa dwutlenku węgla wynosi 12 plus 2 razy 16, co daje nam 44 g na mol. Jeżeli przy 12 i 16 nie poddawaliśmy jednostek, to przy 44 gramy na mol zapisujemy w nawiasie kwadratowym. 1 mol dwutlenku węgla ma masę 44 gramy. 84 setne mole dwutlenku węgla będzie miało masę Y. Y równe jest 0,84 razy 44 dzielone na 1, czyli 36,96 gram. Kolejnym produktem jest woda. Masa molowa wody wynosi MH2O równe jest 2 razy masa molowa wodoru plus masa molowa tlenu, co w sumie daje nam 18 g na mol. My mamy do czynienia z 84 setnymi mola wody, czyli możemy sobie dla urozmaicenia przekształcić taki wzór. N równe jest małe m przez duże m, czyli masa przez masa molowa. Szukamy m, więc mnożąc prawą i lewą stronę przez duże m, otrzymujemy, że masa równa jest ilość moli razy masa molowa. Masa wody wynosi 15,12 g. Rozwiązaliśmy całe zadanie.
Odpowiedź do naszego zadania brzmi: aby całkowicie spalić 25 g glukozy, należy użyć 26,88 g tlenu cząsteczkowego. W wyniku reakcji powstanie 36,96 g dwutlenku węgla, a także 15,12 g wody.